Oj, ciężko go będzie trafić. Taki stunter jest, ty. Patrz! Pocisnęło go. Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj chciałbym przetestować moje pojazdy bojowe w walce na tej arenie, no bo testowałem tą walkę na arenie, tu kilka trybów zostało w ogóle dodanych, nie wiem co to może być. Ale testowałem tą walkę na arenie w momencie, kiedy jeszcze nie miałem żadnych ciekawych samochodów, a od tamtej pory, no, w moim ekwipunku dużo się zmieniło i wypadałoby sprawdzić możliwości moich nowych pojazdów. Dobra, dołączam do areny walki. Czy uda mi się... Okej, tutaj chyba wystartujemy, kiedy będzie full graczy. Ludzie się tu zapraszają. Pamiętam, że jak wystartował ten tryb, to sporo było graczy. Tam od razu znajdowało ludzi. Teraz mamy jakieś dodatkowe... No właśnie, rzeź numer 1. To jest chyba taka podstawowa pierwsza mapka. Sprawdźmy to. Chyba został dodany nowy tryb, coś na kształt Rocket League. Nie jestem pewny, ale coś tam było takiego. Okej, mamy do wyboru różne samochody. Ja tak ogarnąłem... Aha, dobra. Ja tak ogarnąłem, że najciekawszy będzie chyba ten. Miny możemy wybrać. Strój to nie. Aha! No spoko. Te bronie mogą różne rzeczy robić, z tego co wiem. Ciężki pancerz. On chyba nic nie robi, ten ciężki pancerz. Okej, gram na klawiaturze i myszce, ale normalnie jak pojazdami się poruszam, to korzystam z pada. Jestem całkowitym noobem tutaj, więc na pewno nie pójdzie mi jakoś fantastycznie, ale spróbujmy. Okej, mam... nie mam lasera. Aha, bo może tej... O kurde, tu się... Ciężko trafić kogokolwiek. Dobra. Trochę chyba życia straciłem. Oni mają tutaj dużo graczy, ma takie zwykłe samochody, nie? Lekko tam snigowane. Tutaj jest taki... A nie, to... O, się wystraszyłem. Okej. Ale go tam. Ale go wystrało, ty. Wasz szafraczek mózgowie ucieka. Co mi się stało z karabinem? A, dobra, on się tam coś zagrzał. Chyba nie można tu na ogień wjeżdżać, bo ten ogień dużo zabiera, widzę. Ja go będę unikał. Jakaś wieża? O co chodzi? Patrz. Co się wydarzyło? Nie. Co to było? Zajebista ta wyrzutnia jest. Dobra, dawaj go. Dobra, mój pojazd bardzo dobry do wywracania jest, z tego co widzę. Okej. Ale ten motocykl jest coś bardzo dobry. Bardzo mi to nie odpowiada. Au! Dobra, ja się chowam gdzieś. Tutaj się schowam. Powinienem chyba bardziej serio... Ja wiem, jak oni tutaj grają. Oni się wszędzie na początku pochowali, żeby właśnie nie dać się zniszczyć i dać się poniszczyć innym graczom. A tu chyba jest ważne, kto przetrwa. Nie? Więc jak masz słaby pojazd, to nie walcz, tylko chowaj się. Taka jest chyba tutaj zasada najlepsza. O! O! Co to było? Co to? Ej, tu jakiś mały samochodzik jechał! Kamerę? By latać dronem. Okej. To nieźle. Jakieś OP czy... więcej tych RC autek. A ja chyba wiem. To chyba są RC autka sterowane przez graczy z wieży. I one mają za zadanie niszczyć innych. Nie? Zobaczcie, przetrwały motocykle. Ja sobie chyba żadnego motocykla nie zrobiłem nawet, bo mi nie starczyło hajsu. Warto by było sprawdzić. Zobaczcie, same motocykle wygrały. Motocykle są chyba najbardziej wartościowe do tych gier, nie?
Chyba zrzuciłem opresora. Trafiłem w opresora, bo gdzieś tam się skitrał. Trafił w blok. Załatwił mi z minigana, ale śmieszne to było. Ciężko ich jest trafić, bo nie wiecie, latają zawsze gdzieś tam w kółko, nie? Bardzo szybko, ale tak. Strąciłem go z tym małym pistolecikiem. Także to jest jedyna broń na opresora chyba. A ciekawy jestem, jakby ten sobie poradził. Jak w ostatnim odcinku się zastanawiałem, czy da się tak zrobić. I jak widać, chyba się trochę da. Okej, musimy najpierw sprzedać samochód, którego raczej nie będę używał na te walki. Jest za duży! Da się go sprzedać tutaj? Chyba tak. Oj, niedużo za niego będę miał, ale może starczy mi na tuning motocykla. Ja się zastanawiam, czy jakikolwiek motocykl mam w moim garażu już kupiony. Nie wydaje mi się, nie pamiętam, ale może coś tam jest. Motocykl kuloodporne opony, to jest podstawa, bo widziałem, że ktoś tam kuloodpornych jest coś, patrzcie. Ktoś tam kuloodpornych opon nie miał, nie? Da się? Da się chyba. Gargoyle. Czy da się go zrobić tutaj, jeśli tak? Byłoby super, w sensie ulepszyć, nie? Ale... Tak, ale na wojnie, ale super. Dobra, tu mam podglądy. Właśnie o tego mi chodziło, Gargoyle jest świetny. Ja nim jeździłem, on jest świetny w ogóle do jazdy, nie? Nie jako taki apokaliptyczny samochód, chociaż pasuje... Samochód, motocykl, chociaż pasuje oczywiście, ale... Jako taki sam do jazdy jest świetny. Mamy koszmar, szok i apokalipsa. Z łańcuchami z przodu. On ma standardowo łańcuchy z tyłu. Ja nie mogę się zdecydować. Starczy mi kasy. Okej. Bierzemy tego. Najwyżej kupię jeszcze raz. Ty, on ma jakieś neony czy coś. Hamulce. No i on powinien być kozakiem, tak? Dopalacz. Pewnie bierzemy wszystko. Tylko czy mi... No chyba będę musiał sprzedać jeszcze jeden samochód. Kupimy. Więc tak, mamy kolce. Nie, nie będę tego kupował. To co je... Oj! Teraz się zaczynam zastanawiać. Znaczy tak, w nim najważniejsze jest to, gdzie on będzie miał te karabiny. No na pewno nie tak szeroko jak w samochodzie. Im wężej są, im bliżej środka, tym łatwiej kogoś wcelować, nie? Więc możemy sobie kupić pancerz. Ale on chyba tam niewiele nam robi. Tak? On sobie po prostu jest. Jest taka ozdoba, za którą musimy zapłacić. Co? Ja nie wierzę, że tyle musimy za to zapłacić. Silnik. Ja nie mogę. Pół miliona za taką ozdobę? No, dajcie mi znać, czy to coś robi, czy ten pancerz coś robi. Co to za klakson? Okej. Możemy zmienić reflektory. Znaczy tak, tam on pewnie można byłoby go kupić taniej, nie? Tylko ja nie mam tego odblokowanego. Stawy neonowe. Ooo, to jest spoko. Dajmy na czerwono. O, właśnie, super. Może uda się jeszcze kolor jego zmienić, to już w ogóle będzie super. Okej, tu mamy oznaczenie. Nazwa, po co mi nazwa? Lakier, właśnie. Dajmy matowy, czarny. No, teraz to tak. Cyk. Ale spoko wygląda. Jak te nowe pojazdy tak średnio mi się podobają, tak ten. No, i patrzcie, całkiem na czarno. Albo takie coś. Kurde, można fajne rzeczy porobić. Dajmy na czerwono. O, niech się trochę świeci, niech się trochę pali. Ghost Rider. Więc tak, skrzynia biegów, ulepszamy go. Trochę mało kasy mam, boli mnie to, ale nic tam. Pionowy skok. To jest ważne, aby to mieć. Zawsze jakoś tych ataków się uniknie, nie? Tylko właśnie nie mam kasy i trzeba będzie wyjść... Wyjść z pojazdu, opuść warsztat. Tych warsztat. Będzie trzeba sprzedać jakiś wóz, ale chyba z tym nie będzie problemu. Sprzedamy... Nie wiem, coś tutaj sprzedamy, no. Czy tego, czy tamtego. O, tego dajmy. Dawaj, tego sprzedajemy. Jest taki... Nie wiem, dziwny on był, nie? Tylko czy ja będę mógł sprzedać? Tutaj chyba w pewnym momencie Rockstar wprowadził taki limit sprzedawanych samochodów w krótkim odstępie czasu. Zobaczymy. Mogę. 2 miliony. Dobra, to na pewno starczy na ulepszenie motocykla. Świetnie się składa. Myślę, że to będzie taka dobra broń na tą arenę, bo naprawdę za każdym razem jak grałem, a grałem dwa razy na tej arenie, to motocykle były górą.
Może warto sobie zainstalować ten pancerz? Waszym zdaniem on coś daje? Ulepsza jakość pojazd? Ej, zobaczcie, on się w ogóle jakoś animuje, ten motocykl. Nie? Jak się jedzie, to to... A, fajnie, fajnie. No dobra. Więc tak, dopalacz mamy. Nadwozie. I teraz płyty pancerne. Czy one coś dają nam? To musicie mi powiedzieć w komentarzach. Ja ich nie instaluję, no bo to kosztuje 400 tysięcy. Tu nie ma nic napisane, czy to coś daje, a ja pamiętam, że nigdy nic nie dawało w tej grze, te płyty pancerne. Więc dam temu spokój. Lakier mamy, skrzynię mamy, turbopionowy skok. Dobra, broń! To będzie dobrze strzelać chyba. Jak myślicie? Ale kozacko wygląda, biorę. O kurde, teraz mam taką hardkorową sesję, gdzie cały czas opresory latają, więc na graczach tego raczej nie przetestuję. No ale zastanawiam się nad tym pancerzem, jak to jest z tym pancerzem. Czy on coś rzeczywiście zwiększa? Chyba nie. Chciałbym zobaczyć jakiś film na YouTubie, bo nie chcę mi się tego kupować. A dobra tam. Kupimy. Tylko, kurde, nie kupimy, bo mi się podobają te animowane koła. Dobra. Opuśćmy na arenę. Najpierw zobaczymy, jak on będzie się spisywał. Ja to zawsze muszę te pojazdy wszystkie obalać. Nie wiem, jakiś taki jestem. Tu pewnie mało graczy zostało na sesji, bo mówię, no tutaj się napierniczają tymi opresorami cały czas. Okej, okay. Czy ja mogę tym... Aha, muszę wyjść z trybu pasywnego, bo żeby dojechać w ogóle do tej areny, to musiałem wejść na pasywa. A cały czas we mnie rakiety leciały. Zresztą nie tylko we mnie, we wszystkich innych graczy. I zobaczymy, tutaj mam takie jakieś minigany. Ty, one się świecą chyba. Jakiś ty. Zaraz, tutaj chyba można było... Można światełka włączyć. Ja nie wiem, co mu się tu świeci. Aha, ma reflektor z przodu. No dobra. Więc tak, uwaga. Gdzie jest ta broń? Chcę jej użyć. O, jest, było już. Tylko dziwnie się zmienia, bo ten komunikat w tle... O, jest, dobra. Podwójne lasery. Ja pierniczę. No, to jest kozak. Tylko nim... No właśnie, mamy tutaj ten dopalacz. Jak się go włączało? Spacja, nie kontrol. Q. Nie, to jest radio. Kurde, te lasery są dobre. Tylko na arenie mamy ograniczoną amunicję, nie? No i nie jest łatwo w tym celować, tak? Kurde. Ale napiernicza. O pierdzie. Dobra, czekajcie, ja się jakoś tutaj... Gdzie jest ten dopalacz? Się pytam. To nie, to nie. To nie. To nie. To nie. Na koło nie staje. Szkoda, fajny klakson jest. Tylko jakiś dopalacz włączało. A? Y nie, Q nie. To nie, ej, kurde. Nie wiem, czym się dopalacz robiła. Jezu, ale świetnie wyglądają te koła w każdym razie. Muszę ogarnąć, czym się ten dopalacz robi. Pewnie jakimś głupim przyciskiem. Gałkę naciskam, trąbi. YB, to nie, to jest kamera. O, mamy jakiegoś gracza. Akurat motocykl, będzie pojedynek. Gdzie on pojechał? Stanty robi. Kozak. Daj mi szczuniu. Ja muszę potrenować trochę. Oj, ciężko go będzie trafić. Taki stanter jest, ty. Patrz! Pocisnęło go. O kurde. Dobra, już wiemy, że na motocykle to jest dosyć dobra, znaczy na motocykle, na motocyklistów to jest dosyć dobra broń, bo tylko musimy tak, no, trochę poszczelać tym, nie, zanim go trafię. Jak się ten dopalacz robi, kurwa? O, tu mamy jakiegoś ziomeczka. O, proszę bardzo. Gonimy go. Uhuhu! Ale to kosi. Patrzcie, jaki zasięg ma, tylko ciężko trafić, nie? Uwaga, uwaga. Muszę sam nie spać. Muszę uważać, żeby nie spać. O!
Play of the game dosłownie. Dobre, dobre. Okej, okay. Już wiem jak na padzie włącza się przyspieszenie. Na klawiaturze jest to pod X-em, na padzie mamy po prostu pod A. Okej, okay. I to wygląda mniej więcej tak. Nie? Także niewiele to przyspieszenie daje, ale zawsze coś tam daje, na przykład radość zużywania tego. Jedziemy teraz na arenę i spróbuję swoich sił tym motocyklem. Jeździ się nim bardzo spoko, dosyć łatwo go opanować. No, tu mamy trochę graczy, a ja lubię testować moje nowe bronie. Jest tu jakiś AFK. Chyba wszyscy są tu AFK. Nie, ten nie jest. Ja pierdolę, zajebiste. Oh shit. Jak to śmiesznie, czy ja go zabiłem? Widziałem jego głowę tylko. Opresor? Gdzie jest opresor? Gdzie jest opresor? Gdzie jest opresor? Kurde, albym go prawie trafił. Już był blisko mnie, leciał dosyć powoli, ale kurczę, jednak udało mi się zwiać. Dobra, nie będę męczył tych graczy. Chodźmy na arenę, bo tak miałem się tym zająć dzisiaj. Dobra. Czy będę mógł wziąć motocykl? Nie, nie ten. Teraz, ja chcę mój motocykl. Yes! Super! Co mi się tu pozmieniało? Trakcja, hamulce? Co? Coś jest nie tak, no dobra. Ale zobaczymy. Więc co to jest? To jest tryb podaj bombę. Nie jestem pewny, czy to jest dobry pojazd do tego trybu. I czy będę mógł w ogóle nim strzelać, ale chyba tak. Taką mam nadzieję. No. Modyfikację pojazdu można jeszcze przejrzeć, ale... Tutaj właśnie nie jestem pewny, co możemy zrobić z tym. Znaczy, czy będę mógł używać tych laserowych rzeczy, bo tutaj niby mamy podawać bombę. A zobaczymy. Dobrze, sprawdźmy. Najważniejsze, że wiem, jak się włącza dopalacz. Okej, okay. Arena jest chyba troszeczkę inna niż wcześniej. Mogę strzelać? Teraz sprawdzimy. Tak, mogę strzelać, to jest git. Aktywuj przyspieszenie, cyk. Oh yeah. Dobra, ktoś ma bombę. Gracz z bombą zostanie zniszczony w dobiegu końca. Gdy ty posiadasz bombę, możesz w kogoś uderzyć, by ją przekazać. Okej. Okay. Czyli... Mam unikać gracza po prostu, a w międzyczasie chyba niszczyć też innych. Wygląda na to. Sobie tylko oddalę kamerę. O, super. No i dobrze. Czyli jeżdżę sobie... Ja jestem chyba bardzo trudnym obiektem do trafienia. No bo jestem motocyklem. Ten motocykl jest w ogóle bardzo fajny, bo on... No jest zwrotny sam z siebie, nie? Kogoś tam trafiłem, wow. Te moje... Wow, te moje plazmy chyba są całkiem spoko, nie? Trochę tam ktoś oberwał. Tutaj ciężarówka, what the fuck? Patrzcie, tego gonię tutaj. Może uda się go zniszczyć tymi moimi laserami. Mocno oberwał. Cheap. Ja będę się oszczędzał teraz. Zauważyłem, że to jest dosyć dobra taktyka. Tak, na tej arenie można jeździć dookoła. Warto by się za kimś ustawić. O, na przykład za tym ziomeczkiem. I go cisnąć. O, o. Kurde, motocykle są chyba niezniszczalne. Patrzcie, uderzył mnie dość mocno, nic mi się nie stało. O co chodzi? Dobra, przeładowanie. Patrz na to. To nie ma w ogóle broni. Nie zamczyło mu kasy chyba. Zabiłem go. Co? Jest takie proste motocyklem. Au. Ej, patrzcie, ja mam cały czas pełne zdrowie. Siema. Ha!
To nie ma w ogóle żadnej broni! Dlaczego tylko ja mam broń? To jest jakiś bug czy coś? Ej, coś jest nie tak z tymi motocyklami. Czemu nikt nie ma broni, tylko ja mam? Patrzcie, jakie motocykle są twarde. Ja w ogóle strzelam w... Dawajcie, niszczymy samochody. Co to tam pojechało? Coś ciekawie przerobionego. O! Okej. Wow! Ten po mnie przejechał, nic mi to zdrowia nie zabrało. Ja z motocyklami nawet nie walczę. To jest coś nie tak. Czekaj, ktoś tam z tyłu widziałem, że się schował. Tam ktoś jest, kurde, ja go widzę. Ja go widzę, gdzieś tam z tyłu zajechał. Kurde, cwaniaczek. Skitrał się, nie? Jest, jest, tutaj. Aha. Come on, come on. Come on. O, o! Uuuu, co? Okej, okay, coś tam się skończyło. Chyba czas. A, to jest podium. Spoko. Tylko nie rozumiem, co się stało z tą rakietą. Nie no, podobała mi się ta akcja, tylko dalej nie rozumiem motocykli. Motocykle są strasznie mocne w tym trybie. Nikt chyba nawet tymi pojazdami nie jeździ. Okej, okay. Biorę motocykl, zobaczymy jak na tym trybie sobie poradzę. O, wybrało mi motocykl jednak, nie zrobiłem tam gotowości czy czegoś. No dobra, to sprawdzimy jak tutaj motocykl sobie poradzi. Musimy na pole przeciwnika przetransportować bomby. I bronie są chyba włączone. Są włączone, okej. Okay. Sprawdzę jak się przepycha. No dobra, przepycha się tak sobie. O, widzicie, jak ktoś mnie mocniej uderzył, to wtedy mi trochę zdrowia uciekło, ale tylko z takiej mocnej pały, jak ktoś mnie walnął, nie? Kurde, co to za samochód, ale fajny, ten tutaj. Da się ich niszczyć? Dobra, to nie jest najważniejsze chyba, żeby ich niszczyć teraz. Najważniejsze jest to, żeby przepychać te kule, nie? A może trzeba trafiać do bramki, czy coś? Tylko zastanawiam się, czy wszystkie kule musimy tam przetransportować, czy tylko te fioletowe. A, dobra. One zmieniają kolor w momencie, kiedy przejadą na to pole. Teraz rozumiem. Okej. Okay. To zmienia postać rzeczy. Luz. Czyli interesują mnie pomarańczo. Jasne. Wszystko jasne. Czekaj, ziom, bo to moje jest. A, on jest z obcej drużyny. Czekaj, bo tam jest... Co tutaj się zrobi, jak ja... Dobra, coś tutaj zrobiłem. Że działka wierzy. Okej. Mam jakieś... coś więcej niż... jakieś bomby, albo... No dobra, działko wierzy, takie sobie. Spoko ten tryb, tylko może powinienem mieć cięższy samochód do tego, nie? Ci! Kurde. Latam tu w kosmosach. Dawaj tego. Da się go zniszczyć na czas? No patrz, sporo mu zdrowia zabrałem. No jest git. Zniszczę go. Oh yeah! Zabiłem go. Zdrowia mnie zabrało za to. Tego teraz. Ten to chyba w ogóle obrażeń nie zadał. O, zabrał mi jednak trochę. Jednak mi trochę zabrał. Kurde. Ci! Turbo! Ekstra. Jest! Zdobyłem jakieś tam punkty. Dobrze, dobrze. O! Okej, okej.
Jakie zdjęcie na koniec. Spoko. Nie no, ten tryb jest fajny. Pogram w niego na pewno. Chyba nie udało się wygrać tego meczu. Ale dobrze się bawiłem, powiem wam. Ten był spoko. Ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.